Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam Śmieje! No a gdzie oklaski? Znowu zapomnieliście o oklaskach. No, żeby mi to było ostatnio jasne. Dobra, wystarczy. Rząd musi podejmować decyzje w tym trudnym czasie dla nas. Więc my też czasami musimy podejmować decyzje w tym trudnym czasie dla nas. I dzisiaj nauczymy się podejmować decyzje z wykorzystaniem Pythona. Ja więc wskakuję sobie na mój pulpicik. O, już tutaj jestem. I lecimy z tym tematem. Nie przez przypadek otworzyłem sobie tutaj zadanko z którejś z poprzednich lekcji, gdzie mieliśmy pętlę while, czyli jakby podczas gdy coś jest prawdziwe. Czyli już tu w zasadzie mieliśmy podejmowanie decyzji. Bo mieliśmy podejmowanie decyzji, czy coś jest prawdziwe, czy coś nie jest prawdziwe. I jeżeli było prawdziwe, no to było wykonywane to, co jest wewnątrz pętli. Więc tak naprawdę zaczęliśmy od rzeczy trudniejszej, bo zaczęliśmy od podjęcia decyzji, która wpływa na to, że coś się powtarza. No a teraz sobie podejmiemy decyzję taką jednorazową. Wpuścić, nie wpuścić, uruchomić, nie uruchomić. No coś zrobić w zależności od pewnego warunku. I podobnie jak tu było w pętli while, tak samo teraz będziemy musieli też mieć warunek. Tak samo jak tu. Warunek, o którym powiemy albo prawda, albo fałsz. I w każdym języku programowania takie podejmowanie decyzji jest potrzebne. No bo musimy się zdecydować, nie? Czy jest już dość słone, czy jeszcze dosolić? Czy użytkownik podał poprawne hasło, czy podał niepoprawne? Czy podał liczbę mniejszą od zera, czy liczbę większą od zera? Więc różne tego typu przypadki będą nam potrzebne. I w związku z tym, no powiedzmy, jak to się robi? Mamy instrukcję warunkową if i tu jest jakiś warunek, dwukropek, tu, co, jeżeli, prawda. I to jest taka najprostsza wersja instrukcji warunkowej, przepraszam, to nie jest funkcja. I tą najprostszą wersję zaraz sobie pokażemy w praktyce. Czyli powiedzmy, że weźmiemy sobie tu liczba równa się 0. A tu w miejsce warunku damy liczba większa od 0. Jeżeli ta liczba jest większa od 0, to co się ma stać? Na przykład ma napisać print. A tu napiszemy już print. No, coś mi dzisiaj. Ejjej. O, tak miało być. No i co jest? Aha, uruchamiamy. Zapisujemy. Co jest? Jest samo skończyłem. Nigdy się nie wypisuje to, no bo liczba jest 0. Jeżeli liczba będzie 1, o, to teraz się wypisało liczba większa od 0. Czyli jeżeli ten warunek jest prawdziwy, jeżeli możemy powiedzieć o nim, że on jest prawdą, tak jak było w while'u, tylko w while'u, póki on był prawdą, to się wykonywała ta pętla. A tutaj jest tylko jeden raz. Jeżeli jest prawdą, to napiszemy, że liczba większa od 0. A co jeżeli nie jest prawdą? No to program idzie dalej. Po prostu pomija to. Natomiast czasami chciałbym tak, żeby no, wykonał dwie różne rzeczy w zależności od tego, jaki jest warunek. No i wtedy dochodzi mi jeszcze else. Else w przeciwnym wypadku. Print liczba nie jest większa od 0. I teraz uruchamiam liczba większa od 0, no bo jest 1. Liczba 0 albo minus 1, na przykład minus 10. Liczba nie jest większa od 0. Specjalnie nie napisałem mniejsza, dlatego że dla 0, zobaczcie, też wejdzie do tej drugiej części. Dlatego czy 0 jest większe od 0,
Taki jest warunek. Jeżeli 0 większe od 0, to napisz liczba większa od 0. No nie, to nie jest prawda. Więc jest else, przeciwny wypadek. W przeciwnym wypadku liczba nie jest większa od 0. No i idziemy dalej, bo myślę, że to jest w miarę proste, tak? Mamy dwa warunki, znaczy dwie możliwości, przepraszam. Jeden warunek, zawsze jest jeden warunek, o którym możemy powiedzieć prawda, fałsz. I jeżeli jest prawda, to wchodzi w pierwszą część. Jeżeli jest fałsz, to wchodzi w część drugą. No a teraz, co jeżeli chcemy mieć więcej tych warunków? No to na przykład chcemy znaleźć, że liczba jest od 0 do 10 albo od 10 do 20, czy coś takiego, tak? Czyli jeżeli liczba jest większa od 0 i liczba mniejsza od 10, to napiszemy liczba a tu napiszemy sobie inna liczba. Tak, przepraszam, bardzo zastosowałem tam operator? No, uciekło mi słowo. End z języków innych, takich jak Java, C++, gdzie end zapisuje się dwoma ampersantami. Natomiast tutaj faktycznie jest słówko end. Więc jeżeli liczba jest większa od 0 i jednocześnie mniejsza od 10, no to znaczy, że jest z przedziału od 0 do 10. No tak jak na matematyce, piszemy x należy do jakiegoś tam przedziału i jakiegoś tam przedziału, albo x wynosi coś i x coś tam. No to jeżeli są i dwa warunki spełnione, no to wchodzi w środek w to. A jeżeli te warunki nie są spełnione, no to wchodzi tu. Ponieważ jest 0, no to nie jest większe od 0. Teraz spróbujemy na przykład 5. 5 jest większe od 0 i 5 jest mniejsze od 10. Czyli jest liczba z przedziału od 0 do 10. No damy na przykład 15 i inna liczba. Dlaczego? Dlatego, że 15 jest co prawda większe od 0, ale nie jest jednocześnie mniejsze od 10. Czyli ten spójnik i oznacza, że musi być jedno i drugie jednocześnie. Oczywiście mogłoby być ich więcej. I na przykład reszta z dzielenia przez 2. Na przykład chciałbym zrobić, żeby to była parzysta liczba z przedziału od 0 do 10. Czyli end liczba modulo 2 równa się 0. Zaraz to wyjaśnię wszystko, bo tu jest parę ciekawostek. Inna liczba. Powiedzmy na przykład, że damy tu 5. I 5 jest jako inna liczba. Poprzednio była w przedziale. Damy 6. I jest liczba z przedziału. No, liczba tu powinno być parzysta z przedziału od 1. To on mi tu jakieś szarości wprowadził. Zgłupiał. No, liczba parzysta z przedziału takiego i takiego. Bo teraz są trzy warunki. Po pierwsze, czy liczba jest większa od 0? 6 jest większa od 0. Super. Czy liczba jest mniejsza od 10? Jest mniejsza od 10. I czy liczba jest... Czy reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0? No, wynosi 0, więc jest parzysta. A dla 5 reszta z dzielenia przez 2 nie wynosiła 0. No i właśnie mówiłem, że parę rzeczy tu wymaga wyjaśnienia, dlatego wymarzę powiedzmy na razie ten przedział i dam liczbę 6, liczba po prostu parzysta, a tu damy liczba nieparzysta. Ok, no i na przykład czy 6 jest parzystą? Jest parzyste. Czy na przykład 7 jest parzyste? Nieparzyste. O co chodzi? Liczba procent 2, no to tak jakby to było dzielenie. Liczba podzielić przez 2. Liczba podzielić przez 2
No to 6 przez 2 to jest 3. 7 przez 2 to jest, no właśnie. 7 przez 2 to jest 3,5. Ale może to być... nie 3,5. No. Nie 3,5, czy... No. Zamotałem znowu. Przepraszam. W każdym razie... No właśnie. 7 podzielić przez 2 to jest... Dobrze, 3,5. Ja już coś dzisiaj się mi to... Wszystko miesza. No więc 7 przez 2 to jest 3,5, ale jeżeli dzielimy na przykład 7 jajek na takich jeszcze nieugotowanych na dwóch naszych znajomych, no to każdy dostanie 3 jajka i jedno jajko nam zostanie reszty, prawda? Więc to właśnie procent oblicza resztę. Nie wynik dzielenia, tylko resztę z dzielenia takiego całkowitego. Że nie chcemy mieć ułamków 3,5. Chcemy mieć odpowiedź 3, reszty 1. Każdy z dwóch kolegów dostał po 3 jajka i jeszcze jedno jajko mi zostało. No więc liczba nieparzysta, no to będzie miała resztę z dzielenia przez 2, będzie miała zawsze równą 0. Więc sprawdzamy, czy ta reszta jest równa 0. No i tu znowu uwaga, dwa znaki równości, a nie jeden. Do tej pory wszędzie stosowaliśmy jeden. Bo jeden znak równości oznacza przypisz. Spraw, żeby to, co jest po lewej stronie, w tym przypadku liczba, wynosiło to, co jest po prawej stronie znaku równości. Czasami w pseudokodzie się to tutaj oznacza, przepraszam, się oznacza w ten sposób, na zadaniach jakichś tam maturalnych, z olimpiad, że to jest przypisanie, że ta siódemka trafia do liczby. No a skoro równa się jest przypisaniem, no to nie możemy tu mieć znaku równości. Musimy mieć tu dwa znaki równości, które w językach programowania zazwyczaj oznaczają porównanie. Czyli weź jedną stronę, weź drugą stronę i porównaj je tak jak na wadze, czy one są równe. No więc jak to wyliczy resztę z dzielenia? Porówna, no tak jak znak mniejszości i większości, tylko że tu muszą być dwa, z uwagi na to, że jest to znak równości jest już zajęty. No i w ten sposób zbudowaliśmy sobie, moi drodzy, informację o tym, czy liczba jest parzysta, czy liczba jest nieparzysta. No wcześniej jeszcze z spójnikiem AND robiliśmy warunki, które miały być identyczne. No i spróbujcie teraz w ramach ćwiczenia nacisnąć sobie pauzę i na przykład napisać taki program, który pyta użytkownika o to, podaj liczbę. No i jak użytkownik poda liczbę, to program mu powie na przykład twoja liczba jest parzysta, twoja liczba jest nieparzysta. Albo powie twoja liczba jest większa od zera, twoja liczba nie jest większa od zera. To było. A może coś takiego, czego nie było. Na przykład program powie, że twoja liczba jest podzielna przez 17. Albo nie jest podzielna przez 17. Albo program powie, że twoja liczba jest w jakimś tam przedziale, tak? Można spytać użytkownika o trzy rzeczy. O liczbę, o początek przedziału i koniec przedziału. No co prawda każdy to widzi, czy liczba jest z przedziału, który podał. Ale na przećwiczenia możecie coś takiego napisać. No także co? Naciskamy sobie taki magiczny przycisk pauza i próbujemy, a ja za chwilę wracam z dalszą częścią. No, mam nadzieję, że przećwiczyliście, że wykonaliście te zadanie. Oczywiście pauzę na filmie to ja troszeczkę skróciłem, no bo nie będziemy tutaj czekać wiele godzin aż albo wiele minut. Każdy z różną prędkością robi. I wracamy do tematu. To znaczy chciałbym pokazać jeszcze inny rodzaj spójnika, nie tylko AND. Możemy mieć lub. Jeżeli coś jest takie lub takie. No i wtedy łatwo się domyślić, będzie angielskie słowko or lub. Jeżeli liczba jest parzysta lub liczba jest mniejsza na przykład od zera, to napisz, że jest to liczba właściwa. No, tak sobie wymyśliłem. A tu jest liczba inna niż właściwa. No i co? Teraz mamy siódemkę. Czy siódemka jest parzysta? Czy jest mniejsza od zera?
ani jedno, ani drugie. Więc liczba jest inna niż właściwa. A jeżeli sobie wybiorę na przykład minus 7, teraz jest liczba właściwa. Co prawda minus 7 dalej nie jest parzyste. Więc gdyby tu było and, to byłoby liczba niewłaściwa, bo on nie jest parzysty. Ale tu mamy do wyboru jedno lub drugie, no lub oba naraz, bo może być jednocześnie parzysty i mniejszy od zera. Na przykład minus 8. Dalej jest to liczba właściwa. No i teraz zastanówmy się, jak już sobie te dwa spójniki podaliśmy, bo one są bardzo często wykorzystywane, jak one działają. Czyli na razie spójnik AND. I jednocześnie. Tak? No, po angielsku AND. Czyli muszą obie strony spójnika być jednocześnie prawdą. Jeżeli mamy prawdę i prawdę, to wtedy dopiero jest to prawda. A jeżeli któryś z nich jest fałszem, czyli będzie fałsz i prawda, prawda i fałsz, albo dwa fałsze, fałsz i fałsz, to wtedy zawsze wyjdzie fałsz. Inaczej jest or, czyli lub jeden z. Czyli jeżeli jest prawda i cokolwiek, to dla ora, no w zasadzie lub, przepraszam, bo tu lub właśnie, or, prawda, or, cokolwiek, to daje prawdę. Albo cokolwiek lub prawda też daje prawdę. Ważne, że jedna z tych stron, żeby była prawdziwa. Dopiero wtedy, kiedy obie są fałszywe, no to wtedy dopiero całość jest fałszywa. A dla enda już wystarczyło, że jeden z nich był fałszywy i już całość była fałszywa. No i to różni od siebie te spójniki. No i trzeba je odpowiednio stosować, wymyślając po prostu konkretne warunki. Na przykład wpuszczamy pod warunkiem, że masz 18 lat lub specjalne zezwolenie prezydenta. I nieważne, czy masz 18 lat, jeżeli masz przynajmniej 18 lat na przykład, to jak masz przynajmniej 18 lat, to nie musisz mieć specjalnego zezwolenia prezydenta. A jeżeli nie masz, to dopiero wtedy musisz mieć specjalne zezwolenie prezydenta. Ale nie przeszkadza, jeżeli je masz wtedy, kiedy jesteś już starszy niż 18 lat. No i myślę, że to w tym odcinku byłoby tyle. Jeszcze funkcja, instrukcja warunkowa, co jogodom. Instrukcja warunkowa ma pewne rzeczy, o których można by powiedzieć, ale na razie, na początek, to wam powinno wystarczyć. Pojawi się dalej, to będziemy robić. Do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego, hasta pronto. Cześć i pa.